Także dużo, dużo takich analogii mamy tutaj do samochodu, ale dlaczego do samochodu? Bo chciałem to odnieść tak naprawdę do fizyki. Tylko że jak będę mówił o fizyce, że tam druga zasada dynamiki Newtona, bla bla bla, to jest o wiele niezrozumiałe dla słuchacza. Szybkość ruchu. Wyobraźcie sobie, że weszliście teraz do samochodu, odpalacie go sobie i zaczynacie jechać. Czy chcecie od razu jechać na maksa szybko? Czasem tak, prawda? Zależy jaki samochód, prawda? Jeżeli jest samochód wolny raczej, to żadnej satysfakcji z tego nie będzie. Jeżeli jest szybki samochód, to rzeczywiście fajnie się sobie przyspieszyć od razu z miejsca, z parkingu, tak? A teraz wchodzicie na siłownię, czy chcecie od razu szybkie ruchy robić? I to zależy teraz od natury ruchu i od waszej natury, nie? Jakim jesteście pojazdem, że tak powiem. I niektóre ćwiczenia lepiej robić powoli, niektóre szybciej też, tak? Bo niektóre... Czasem jest tak samochód zaparkowany, że możesz od razu przyspieszyć, czasem jest tak zaparkowany, że musisz powolutku powyjeżdżać z labiryntu zaparkowanych samochodów i wtedy gdzieś tam na odpowiednim odcinku trasy możesz przyspieszyć. Tak samo jest z ćwiczeniami, niektóre nie są zaprojektowane na szybkość. Przykładowo, jeżeli uginasz ramiona na ławce typu modlitewnik, to czy na pewno jest to ruch, który możesz w ogóle szybko wykonać? No raczej nie, bo jeżeli spróbujesz dużej szybkości nabrać, to możesz sobie łokcie wyłamać, albo jeżeli tylko do góry byś chciał szybko robić, to no to nadal ruch jest po półokręgu takim i tak samo po półokręgu się raczej zwalnia, jeżeli jedziesz samochodem, gdyż wpadasz w poślizg. A w przypadku ruchu okrążonego na sztandze też nie będzie możliwe rozwinięcie takiej szybkości, czyli ruchy, które są w miarę prostoliniowe, wyciskanie leżąc, przysiad, martwy ciąg, można szybko wykonać, ale ruchy, które idą po okręgu, sobie wyobraźcie, rozpiętki na przykład idą po bardzo dużym okręgu, czym większy ten okręg, tym wolniejszy ruch, rozpiętki nie będą mogły być szybko wykonane, bo wyrzuci nas z drogi, że tak powiem, analogii. Jeżeli chodzi o dzień dobry, to też jest po okręgu. Dzień dobry siedząc szczególnie, bo dzień dobry stojąc można jak najbardziej zrobić w prostej linii, tylko że tyłek idzie w horyzontalnej linii, tak? A w tym samym czasie, jak tyłek idzie do tyłu, to sznaga może iść prawie że prosto do dołu. I tutaj dzień dobry da się w miarę szybko jeszcze zrobić, ale nie tak szybko jak przysiad z kolei, tak? Unoszenie bokiem czy przodem też da się szybko zrobić, ale wyciskanie sztangi na barki jeszcze szybciej da się zrobić. Także teraz, jeżeli chodzi o szybkość ruchu, no to zależy od ćwiczenia, jak przypominam raz jeszcze, tak? I jeżeli jesteście z natury tymi samochodami takimi ciężarowymi, powolnymi, to czy jest sens tak naprawdę uzyskiwać jakieś takie szybkości ruchu, które są zupełnie wam obce, jakoś nienaturalne, tak? Wyobraźcie sobie wyścig ciężarówek i wyścig jakichś takich no, nisko zawieszonych samochodów. To po prostu, dobra, nawet jeżeli ta ciężarówka jest w stanie rozpędzić się na prostej linii z takim samym przyspieszeniem, załóżmy jak ten samochód nisko zawieszony, to na zakręcie wypadnie przez to, że ma wysoki środek ciężkości. I teraz czym większy ciężar w przysiadzie na przykład macie, tym wyższy jest środek ciężkości. I środek ciężkości normalnie macie około pępka, gdzie środek ciężkości sztangi załadowanej takiej wielkości fali ciała już da nam środek ciężkości ujednolicony sztangi plus nasz własny na wysokości powiedzmy przepony. Jeżeli to będzie trzykrotność wagi ciała czy czterokrotność wagi ciała, to ten środek ciężkości już będzie tutaj na samym górze klatki, już będzie bardzo trudny do zbalansowania i ten ruch już nie będzie mógł być taki szybki jak był ze stówką, nie? Założycie trzy stówy
i już to nie może być aż tak szybkie, chyba że potraficie naprawdę idealnie się wbić w prostą linię. Także teraz macie różne jakieś takie szkoły, gdzie się podkreśla, żeby ruch był jak najbardziej eksplozywny i szybki. Z tym, że to nie zawsze się tak fajnie sprawdza, z paru powodów. Jeden z tych powodów jest taki, że zasady gry się zmieniają w czasie grania w tą grę. Na przykład w przysiadzie. W przysiadzie na początku mamy niskie zawieszenie, niski środek ciężkości, ale czym bardziej zwiększamy ciężar, tym bardziej ten środek ciężkości się podnosi, jest wyżej i wyżej. I już nie możemy wchodzić w zakręt z taką szybkością. Co to jest wchodzenie w zakręt? To jest każdy błąd na drodze przysiadu. Czyli jeżeli nie idziemy prostoliniowo, tylko jakieś odchyłki po 5 mm nawet robimy, to zaczynamy tracić sporo równowagi. A teraz jeżeli Twój mózg wykryje spadek stabilności, czyli na przykład utratę lekką równowagi, automatycznie przyhamowuje nas, jest taki Electronic Stability System w samochodzie, prawda? I tu jest identycznie, przyhamowuje nas i nie wiemy, skąd nam siłę zabrało, tak? No bo po prostu nie da się całej mocy użyć, kiedy jest niestabilność. Hamulce się po prostu same włączają i to się dzieje podświadomie zupełnie. Możemy teraz w jakiś tam sposób obejść te systemy inhibicyjne. Jest szereg technik takich, gdzie się to obchodzi, ale co do równowagi, to nie wiem, jak to obejść, bo to zupełnie nie ma sensu. Czyli można obejść na przykład organ Goldiego, tak? Ścięgno Goldiego po prostu naciąga się razem ze ścięgnem mięśnia i informuje mózg, że sorry, jest troszeczkę za duże napięcie mięśnia. No to mózg, czy tam rdzeń kręgowy w sumie wysyła wiadomość, dobra, nie napinaj się, albo przestaje wysyłać tą napinającą wiadomość, żeby tego ścięgna nie uszkodzić. Ale można to inhibitować na przykład tym, że sobie weźmiemy jakiś duży ciężar, podniesiemy na plecach na przykład 300 kg, przytrzymamy 5 sekund, bo trening mamy na 250 kg. I wtedy ten organ Goldiego już tak nie będzie alarmujący, prawda? Już nie będzie nas tak niepokoił. Z kolei, jeżeli chodzi o systemy inhibicyjne związane z równowagą, to nie wiem, nie jest mi znane nic lepszego na obejście tego problemu, jak tylko poprawa techniki. Jeżeli nasza technika jest lepsza, to super. Ogólnie, kiedy ćwiczymy, może zauważycie, że dokładamy ciężar i mamy jakąś taką swoją domyślną prędkość, taką standardową swoją. Ta prędkość standardowa nasza, to jest taka obserwowalna prędkość, że ktoś tam zakłada 70 kg i się podnosi z taką prędkością w przysiadzie. Zakłada 125 kg, tak samo. Zakłada 175 kg, tak samo. Zakłada 225 i już jest takie zwolnienie. I czyli tu już operujemy poniżej naszej standardowej prędkości. I tu już jest ciężar, który zaczyna, on już jest skutecznym ciężarem. To już jest ciężar, który coś tam nam da. Tak przynajmniej się uczyłem od swojego trenera od podnoszenia ciężarów. Więc jednak no, nie tylko się uczyłem, bo po prostu to się sprawdza też w praktyce. Jeżeli ja widzę, że ktoś, czyjaś prędkość spadnie ze standardowej, to już to jest ciężar, który jest jakoś tam skuteczny. Oczywiście później dalej dodajemy ciężary, bo ćwiczymy na siłę na przykład i dodajemy. I jest później taka standardowa prędkość siłowa, powiedzmy, nie? Już w takim zakresie nierozgrzewkowym. I nagle w którejś serii dodajemy ciężar jeszcze troszkę, o 2 kg może, a ta prędkość tak wyraźnie spadła. I to jest prawdopodobnie ciężar, na którym możemy zakończyć trening, że już taki, się pojawia taki grind, że po prostu ledwie przechodzimy przez każdy centymetr ruchu. Wiemy wtedy, że następny ciężar będzie jeszcze wolniejszy, czyli zero prędkość będzie i wtedy będzie fail. I wtedy już nie podchodzimy do takich ciężarów, podchodzimy tylko do tego, co możemy podnieść. Nie chcemy się nigdy nauczyć nie nauczyć się failować. Nie chcemy nauczyć się wcale jak przegrywać, chcemy tylko
tylko się uczyć, jak wygrywać w miarę powolną prędkością. Czyli nawet jeżeli mamy intencję, żeby gaz do dechy jak najszybciej, to i tak ta prędkość tangi zwolni, bo tak samo samochód, jeżeli będzie pod górkę jechał i ma odpowiednie, ma odpowiedni kąt drogi, no to zwolni w zależności, jak wysoki jest ten kąt. I w zależności oczywiście, ile gazu ciśniemy. Teraz mięśnie rosną, mięśnie szybko kurczliwe rosną nie tyle od szybkości ruchu, co od intencji szybkości. Czyli jeżeli mamy taką intencję, żeby szybko coś podnieść, to jednocześnie to jest tożsame z intencją tego dodania gazu, tego użycia maksymalnej siły i mocy. I wtedy możemy mówić o rekrutacji tych wszystkich high threshold motor units, czyli jednostek motorycznych, które są trudne do obudzenia. Także dużo takich analogii mamy tutaj do samochodu, ale dlaczego do samochodu? Bo chciałem to odnieść tak naprawdę do fizyki. Tylko że jak będę mówił o fizyce, że tam druga zasada dynamiki Newtona, bla bla bla, to jest o wiele niezrozumiałe dla słuchacza. Temat zdaje się bardzo błahy, ale jednak nie. Większość moich obserwacji jako trenera, oprócz obserwacji techniki, to jest obserwacja szybkości ruchu i na podstawie tej szybkości ruchu wyciągam wniosek, czy ten zawodnik powinien podnieść większy ciężar. Czyli jeżeli ja widzę, że niektórzy się z natury bardzo szybko poruszają, a niektórzy z natury się poruszają trochę wolniej, ale później są jeszcze różnice w tej prędkości. Jak widzę, że za bardzo zwalnia, to wtedy wiem, że już musi skończyć. Jeżeli widzę, że nadal ma tą swoją szybkość domyślną, to wiem, że można dołożyć ciężar. To jest bardzo ważne, żeby w ten sposób oceniać, w ten sposób widać też koordynację układu nerwowego, na ile jest wypoczęty zawodnik i tak dalej. Czasem widzi się rekord, który jest bardzo szybki. I zawodnik, na przykład, nie wiem, Tom Martin, on mówi, że ludzie mi tutaj krzyczą, że zapasu tam 50 kilo, a tak naprawdę 2,5 kilo bym dołożył i bym miał fejla, nie? No właśnie tak czasem jest, że tylko szybkością da się przebrnąć przez pewne sticking points, tak? Czyli takie martwe strefy ruchu. Ja na przykład w przysiadzie mam bardzo dużo siły na dole i na górze, ale nie w środku. W środku mam jakiś problem. Więc jeżeli przejdę odpowiednią szybkością przez ten problem, to ruch jest taki w miarę płynny, wygląda jakbym miał tonę zapasu. Tak samo w przysiadzie, jak i w wyciskaniu mam coś takiego, często wyciskanie nad głowę. W martwym ciągu z kolei muszę przejść szybko przez kolana. Jak już przejdę przez kolana, to nagle się zmienia ta charakterystyka i już tam po prostu dociągnę wszystko, co jest. Ale już jest przyspieszająca krzywa siły. A krzywa siły nie musi być wcale taka prosta, nie? Bo tak na przykład jak trenujemy z gumami, no to gumy narzucają właśnie tą zmienioną krzywą siły, przepraszam, krzywą oporu i że to ma niby dostosować się do naszej krzywej siły. Nasza krzywa siły to jest coś takiego, że na przykład wyobraźcie sobie osobę, która jest bardzo słaba w przysiadzie na samym dole, 1 cm wyżej już ma 10 kg więcej siły, 2 cm wyżej ma jeszcze 10 kg więcej i tak dalej. I czym wyżej, tym więcej kilogramów siły ma ta osoba, tak? I dla takiej osoby świetnie pasują na przykład gumy power bandy, tak? Albo jakieś ciężkie łańcuchy do trenowania, gdyż te łańcuchy pokrywają się oporem z krzywą charakterystyką siły zawodnika w tym ćwiczeniu. Jeżeli z kolei założymy gumy dla kogoś takiego jak ja, to ja z kolei będę musiał szybkością nadrobić to, a nie siłą. Czyli ta guma da mi większą szybkość wyjścia z dołu, przez co ja przekroczę pędem swoją tę wpadkę w krzywej siły, taką dolinkę małą w tej funkcji, przekraczam ją i to się okazuje, że jak normalnie miałem ten taki najtrudniejszy punkt ruchu, powiedzmy w 50% ruchu w dół, w górę,
przepraszam, w górę. Nagle po założeniu 40 kg gum takich albo łańcuchów można liczyć na to, że tę martwą strefę zaraz zamiast w 50% ruchu będę miał gdzieś tak w 65% powiedzmy albo 70%. Z kolei już tak wysoko jak jestem, to jestem w stanie przewalczyć, przegrindować to już na małej prędkości, bo już tam moja krzywa siły znowu się zmienia na taką przyspieszającą i tam już mogę przepchnąć wszystko, tak? Ale z kolei mam taką krzywą, która nie jest ani pozioma, ani prosto w górę, tak jak guma by była, tylko idzie z takim zakrzywieniem, prawda, że w środku jest taka wpadka i przez tą wpadkę trzeba często szybko przejść. I teraz, jeżeli szybko się nauczymy przechodzić przez tą wpadkę, jest super. Takim wyjątkiem od polecania szybkiej prędkości ruchu był na przykład Boris Szejko, który kiedyś na seminarium skrzyczał nas tam po rusku, że za szybkie martwe ciągi robimy na rozgrzewce. I on uważa, że trzeba z taką prędkością robić ten martwy ciąg, jaką będzie się robiło rekord. No a na rekordzie już się aż taką prędkością nie robi. No i jakie ma to zastosowanie? Ja myślę, że oszczędzamy energię, bo po prostu więcej energii włożymy, energii również mentalnej, tak, nie w sensie takim może absolutnym w kilojulach, czy tam wyrażymy. Więcej energii wkładamy w rozgrzewkę, gdzie wszystko jest szybkie. Inna sprawa, że dochodzimy później do takich wysokich ciężarów i możemy tak jakby już zapomnieć, jak to się robi szybko. Ale z drugiej strony energia jest jakaś tam oszczędzona. Tylko nie mówimy tutaj o bardzo powolnych martwych ciągach, tylko takich z taką samą prędkością, jaką się maksy robi. To trzeba się tej prędkości tak jakby nauczyć trochę. I inna sprawa, często jest tak, że ludzie wyciskają, ale jak wyciskają powoli, to nagle oni sobie tak jakby wkręcają, że coś nie tak jest, że coś nie idzie i po prostu psychologicznie wykładają się z tym. Legną zupełnie, poddają się, mimo że sztanga szła do góry, ale ona szła powoli. I tylko dlatego, że powoli szła, to im się wydawało, że to jest coś źle idzie i nagle cały power się wyłącza, bo tracą pewność siebie. No przy maksach tak już jest, że pewność siebie musi być cały czas na 100%. Jeżeli mamy 1% wątpliwości, to on może już się źle skończyć. I teraz takie praktykowanie tej prędkości, która będzie na maksymalnym ciężarze, rzeczywiście może się sprawdzić. Nic takiego jednak nie mówię do wyciskania leżąc i do przysiadu, co ciekawe. Więc dlaczego martwy ciąg? Ja myślę, że na zawodach też jesteśmy już dość rozgrzani po pierwszych dwóch bojach, ale jednocześnie zmęczeni, więc ten martwy ciąg rozgrzewany powolniej oszczędza nam jakby energię mentalną. Z drugiej strony powolnie wyciągnięty martwy ciąg w rozgrzewkach bardziej da nam lepsze poczucie zgadnięcia, z jaką prędkością podnosimy później, może nie, inaczej, z taką samą prędkością podnosząc w rozgrzewkach bardziej będziemy w stanie zgadnąć, jaki powinien być ciężar użyty na pomoście, żeby nie było żadnych technicznych wpadek, żeby sędziowie zaliczyli lift. Także tutaj jest taka kwestia czegoś takiego, że każdy powinien sobie poeksperymentować z tą prędkością, jaka jest jego naturalna prędkość i się w sumie jej trzymać i brać też pod uwagę, że ta naturalna prędkość przy ruchu prostoliniowym to jest inna niż przy krzywoliniowym. Jeżeli ja tym samochodem się rozpędzę na prostej linii, no to mam przyspieszenie tam koło, zresztą duże przyspieszenie ma, nie będę się chwalił. I jeżeli zrobię to jednak na zakręcie, no to no fajnie będzie, ale nie będzie w ogóle tak samo szybko. A jeżeli to zrobię na parkingu, to zrobię to jeszcze wolniej, żeby nie zarysować sobie karoserii. Więc tak samo z ćwiczeniami. Mamy proste ćwiczenie, które świetnie znamy. Bum, możemy bardzo szybko je wykonywać, tak? I nieważne od ciężaru, po prostu nieważne jaki ciężar, możemy
szybko to zrobić. Jeżeli jest ćwiczenie, które dopiero się uczymy, na pewno lepiej go powoli zacząć sobie robić. Jeżeli to jest ćwiczenie, które dobrze znamy, ale które jest skomplikowane, no to znowu swoją taką domyślną prędkością lepiej działać. Jeżeli zauważymy, że ta prędkość nam zwalnia, to znaczy, że ciężar już jest taki, no, już jest skuteczny i można na takim ciężarze się zatrzymać, chyba że ktoś chce na rekordy jakieś iść w dziwnych ćwiczeniach typu rotacje zewnętrzne, ale można, czemu nie, czasem na rekordy pójdziemy i odblokowujemy się psychicznie. Taka ciekawostka, że jak wszyscy mówią, że na przykład łydki mają być na dużo powtórzeń, przedramiona na dużo powtórzeń, stożki rotacyjne gdzieś tam, no dużo powtórzeń, te wszystkie rotacje zewnętrzne. A u mnie to nigdy nie działało, bo wszystkie te trzy wymienione mięśnie, łącznie z mięśniami szyi czy brzucha, tylko na duży ciężar, na mało powtórzeń dobrze reagowały zawsze. Jeżeli ja zrobię dużo powtórzeń, bo dużo powtórzeń też robię w treningu po 20, to tylko po to, żeby tak jakby wyluzować się. Przepompować krew? To tak kulturyści mówią, ja tak nie mówię. Ja bym powiedział, żeby te mięśnie tak jakby straciły trochę tego tonusu, żeby później po treningu być takim wyluzowanym bardziej. Jeżeli jesteś bardziej wyluzowany, to dopiero ta krew krąży cały czas, a nie chodzi o to, żeby przypompować w ciągu i na 5 minut trzymać pompę, tylko chodzi o to, żeby teraz ta regeneracja zaszła. Jeżeli ja mam takie zaciśnięte mięśnie, to mięśnie trzymają to zaciśnięcie i nie pozwalają krwi krążyć swobodnie. No i to bardzo spowalnia rekonwalescencję, powoduje jakieś stany zapalne, bóle w stawach. Czyli takie duże powtórzeń ja raczej stosuję w takich ćwiczeniach Polyquin Flies czy siedzący dzień dobry, po to, żeby przyspieszyć regenerację. Tak, przypompować krew, ale nie w taki sposób kulturystyczny, tylko w taki, żeby ta krew się pompowała non-stop. Żebym chodził po ulicy normalnie, a nie jak jakiś taki robot sztywny. Także to jest co innego. Mówimy raczej o treningu szybkości w ćwiczeniach, które mają nas budować. To te ćwiczenia, które tutaj powiedziałem, Polyquin Flies, czy siedzący dzień dobry, czy wszystko takie rozciągające na dużo powtórzeń. Ja uważam, że to są ćwiczenia uzdrawiające i je można robić takim właśnie też naturalnym tempem, albo wolnym, nie szybkim. No właśnie, i tyle o prędkości. I nie będzie mandatów, jeżeli ktoś przekroczy szybkość. Będzie po prostu, tylko to tylko znaczy, że ciężar był za mały. Na razie.